Cześć chłopaki, co podać? Małą czarną z wykopem. A dla ciebie? Dla mnie z mlekiem i dwie łyżeczki cukru, tylko nie mieszaj, bo ja nie lubię słodkiego. Słuchaj, masz już gościa? Nie, nie mam. Ma relację, może zrobiłeś? Nie. Stary, a masz cokolwiek? Mam czas, żeby się napić kawę. Ty, powinniśmy zaczynać. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Dobra, dalej nie będziemy. Witam was bardzo serdecznie, jest minuta po godzinie 13, co to oznacza, że na antenie Akademickiego Radia Inex jest Cafe Biba. Nasza osobiście ulubiona audycja, trudno żeby było inaczej, skoro ją prowadziłem. Nie o tym, dzisiaj urodziny obchodzi właśnie Cafe Biba. Pierwsze. Patrząc na Martynkę, pierwsze urodziny. Tak, pierwsze. Musisz bliżej mikrofonu siedzieć. Pierwsze, moje półroczne. Twoje półroczne? Twoje półroczne, czemu półroczne? A twoje które? Moje pierwsze. To dobrze. Pierwsza audycja, pierwsza. Dokładnie. Słuchajcie, z tego względu mamy tutaj mnóstwo niespodzianek, no i przede wszystkim wyjątkowego gościa, który zgodzi się tutaj przyjść i świętować razem z nami. Ja nawet spodziewam się, że nasz gość nie do końca wie, co go tutaj czeka, ale uśmiecha się znacząco, więc jest dobrze. Panie prezydencie. Witamy. Dobrze, no to w takim razie najpierw utwór na rozgrzewka, już za chwilę wracamy do studia. No i będziemy świętować w takim razie. Sheryl Cole z utworem Parachute, spadochron. Przyda nam się chyba po audycji. Zdecydowanie. Mówisz? Także skoro już zapowiadaliśmy naszego gościa, no to warto było przedstawić, żeby nie było tutaj żadnych niejasności. Panie i panowie, szanowni słuchacze Radia Index, a specjalnie na pierwszą urodziny audycji Cafe Biba zgodził się być gościem pan prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Witam serdecznie wszystkich państwa. Na początek trzeba sprostowania. Dwa, bo ani kawy, ani biba, bo ani kawy nie ma, ani biby nie ma. Tu śpiewali panowie. Jeszcze! I kawa się robi. Kawa się robi. Śpiewali 100 lat i to tak, no, bez niczego. Ja rozumiem, że też nie przyszedłem jak prawdziwy gość, bo ręce mam puste, no ale myślałem, że... Jak... Nie śmiałem wypominać. Nie tak grzecznie to, że tak powiem, zasugerowałem, no ale nie wiedziałem, jak tutaj to będzie wyglądało. No i to, więc biby chyba nie będzie dzisiaj zbyt dłużej. No ja chyba, bym, że wieczorem. Ja bym nie rokował jakoś tak, że nie będzie. Na pewno, także... Czyli czuję się zaproszony. No więc jedną rzecz już żeśmy załatwili. Tylko jeszcze ustalmy, gdzie będzie biba i o której godzinie. To jest poza anteniu, tak. Dokładnie. W ogóle, jeżeli chodzi o naszą audycję, to ona dzisiaj nie odbyłaby się bez pomocy kilku osób. Myślałem, że będziecie sponsorami, zaprosicie wszystkich słuchaczy na imprezę większą. Jeśli dołoży się pan gdzieś tam z kieszeni, to ja nie widzę problemu. Jak to bywa w polityce, no tyle, co ja mogę obiecać, to nikt ci nie da. Także obiecać możemy. No właśnie, ale a propos kafa, a propos biby, to audycja nie odbyłaby się bez pomocy kilku osób i kilku firm. Warto było o tym w tym miejscu wspomnieć. A ja tu mam ładnie wypisane, chyba że ty chcesz przeczytać. Mogę przeczytać. Przeczytaj. Tak. To jest tak, piekarnia, cukiernia, Nitor. Mhm. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, co to będzie. Firma reklamowa Sitograf. Zobaczymy, co oni dadzą. Pizzeria Koloseum. Nie zdradzimy, co to będzie. Ciężko się domyślić. Sklep Kapsel. Oraz sklepy Wina Świata. I też nie zdradzimy, co to będzie. Także jednak może szanse na tą bibę są całkiem spore. No tak się zapowiada dobrze. Być może będzie co jeść i być może będzie, nie będzie sucho. I może, mimo, że będzie kawa. No to najważniejsze. No to może zaczniemy od pytania. Czy miał pan jakieś prace związane z radiem wcześniej? Styczność. Nie, no, styczność miałem, oczywiście, tak wspominaliśmy przed chwilą. Miejsce, w którym się znajduję, nie jest mi obce, bo ładnych kilkanaście lat temu no, próbowaliśmy ustalić, ale pamięć jest zawodna. Pamiętam, jak chłopaki reaktywowali, wtedy to się nazywała śrubka, taki radiowęzeł w tych trzech akademikach, które są, w pierwszym, w drugim, w trzecim. Więc no, kupę lat temu próbowałem sobie przypomnieć, kto to był, no, więc jakieś imiona, nazwiska jeszcze gdzieś tam się po głowie kołaczą, więc miałem okazję być tutaj. Pamiętam, jak odgruzowywali to wszystko, bo to gdzieś był wcześniej, potem było zaniechanie, potem oni to otworzyli. No, jak kończyłem studia, już zebrała się nowa ekipa, już myśleli o rozszerzeniu, czyli wejściu tego, co ma w tej chwili miejsce, czyli uzyskaniu koncesji i nadawaniu nie tylko i wyłącznie na bazie trzech akademików, ale na bazie całego obszaru, całego miasta, więc się rozwijało. Na pewno zostało to w pamięci gdzieś tam. Muszę poszukać w domu, może jakieś zdjęcia są z tego. My w jednym z wywiadów słyszeliśmy, że tu jeszcze w ścianach są pozostałości śrubki, także
Może nie tylko. Nie pozostało tak, nie tylko śrubki są, pozostałość jakieś kabelki, kable, druty i tak dalej, jeszcze gdzieś tu są, także duch czasów zamierzchłych tutaj no, lub nowe zainstalowane, tak? Ktoś w ścianach zainstalował nowe kabelki, nowe mikrofony, bo tak też się zdarza. No zobaczymy oczywiście, no, pamięć pozostanie na pewno długo i to wspaniali ludzie to zaczynali, tak jak wy. Nie, czy ja rozumiem, że gdyby Radio Indeks chciał na przykład gdzieś wyjść dalej w kraj, to już mamy na przykład pana poparcie. Tak, oczywiście, cały czas. Dobrze, zdaje pan sobie sprawę, że to wszystko jest oczywiście nagrywane tak, i monitorowane. Tak, no jak to w radiu. Nie zawahamy się tego użyć. W najmniej odpowiednim momencie. Nie, no nie będzie aż tak źle. Bo pan ogólnie nie jest z Zielonej Góry tak naprawdę. Nie urodziłem się w Zielonej Górze, ale w Zielonej Górze mieszkam już ohoho albo i dłużej, więc ja czuję się zielonogórzaninem, być może nie z krwi i kości, ale z zamiłowania, bo to piękne miasto. Ja bardzo lubię Zieloną Górę, mi się Zielona Góra podoba. Jest takim fajnym, kompaktowym miastem, wszędzie jest blisko, wiele rzeczy się dzieje, wbrew pozorom. Nie lubię tych wielkich miast, gdzie pomiędzy jednym miejscem a drugim, biorąc pod uwagę korki, przemieszcza się człowiek czasami 2 godziny. No, w Zielonej Górze, na dobrą sprawę, z tego miejsca, w którym jesteśmy, około 45-50 minut zajmuje dojście do każdego punktu na piechotę. Mhm. Dokładnie. Zgadza się. A co najbardziej pan lubi w naszym mieście? No, ja myślę, że tutaj długo wymieniać, ale ludzi, bo w Zielonej Górze są wspaniali ludzie, to oni tworzą klimat tego miasta. Jest masa studentów, którzy też potrafią wnieść wiele rzeczy. Miałem przeżycie, dzięki nim tak zwana kultura w mieście jest na wyższym poziomie niż gdzie indziej. To miasto jest dzięki temu bardziej radosne i też bardziej nowoczesne. Wbrew pozorom, tak jakby poważnie schodząc na to, to ta ilość studentów generuje dla miasta wartość dodaną w postaci tego, że bardzo dużo młodych ludzi zakłada firmy, które są innowacyjne, które dają dodatkową wartość dodaną dla miasta, bo skąd się bierze fenomen Zielonej Góry, jeżeli chodzi o zamożność tego miasta? Między innymi również z uniwersytetu, z tego, że dzięki temu, że jest uniwersytet, jest tutaj również elita naukowa, bo tak można nazwać jest wielu wspaniałych profesorów, których ja wspominam, bo to są moi nauczyciele, którzy pomogli mi w życiu. Więc cóż, no... Wiele rzeczy. No i oczywiście wspaniałe kobiety są w Zielonej Górze. O, nie mogło być inaczej przecież. Wspomniał pan o studiach w Zielonej Górze. Jest pan absolwentem jeszcze w WSI. Jeszcze w WSI. Tak. Mówiło, że studiowaliśmy na wsi. Wyższa Szkoła Inżynierska. Tak, skończyłem tą uczelnię, potem była Politechnika, w tej chwili jest Uniwersytet, więc te budynki też nie są mi obce. Ale Uniwersytet się rozbudował od tego momentu, poszedł do przodu, ale wielu ludzi dalej pracuje. Część moich kolegów też, którzy ze mną studiowali, już w tej chwili są na uczelni profesorami, więc coś fajnego. No i oczywiście wiele historii, które można by godzinami opowiadać na temat tego, co działo się po godzinach nauki. My godzin nie mamy. To my godzin nie mamy, dlatego bardzo chętnie wrócimy za chwilę do tego tematu. Zrobimy tutaj teraz Wildest Moment, tak jest utwór teraz po angielsku, czyli dzikie momenty, tak? A propos życia studenckiego. To my do tych dzikich momentów za chwilę wrócimy. Przepytamy, dokładnie. Dobrze, to w takim razie Jesse Ware z utworem Wildest Moments. A ja idę tą kawę zobaczyć. I zrób, zobacz. Mieliśmy już tutaj poza anteną o studiach. Może opowie nam pan kilka swoich ciekawych o wspomnień. Tych dzikich momentach właśnie. Dzikich momentach, no ja myślę, że oczywiście każdy student ma w swojej historii dzikie momenty, ja też je miałem, ale to tak myślę, że jednak pozostaną one słodką tajemnicą. Te mury wiele słyszały, wiele widziały, mnie również, bo ja w tym akademiku, w którym znajduje się śrubka, miałem okazję mieszkać. Najpierw z kolegami, później ze swoją przyszłą małżonką, więc to było takie ciekawe, bo pamiętam, mieliśmy sytuację związaną z tym, że w którymś momencie pani kierownik akademika miała do nas zarzuty, mówi, że myśmy stworzyli jakieś pokoje, nie małżeńskie, tylko przedmałżeńskie, więc to takie było dość ciekawe. Więc no, wiele się działo w tym akademiku. Gdyby te mury mogły mówić, to bym gadały. I nie tylko o mnie, ale myślę, że o wszystkich innych. To nie tylko mury, bo to i pan Janusz może powiedzieć coś. No tak, ale ja tu wolałbym jednak pozostać dyskretny. Bo... A był pan raczej takim pilnym studentem, czy nie, szalonym? Nie, no bezapelacyjnie. Ja to, oczywiście. Żebym ja na wykłady nie poszedł, to musiało być no, coś szczególnego. Nie, to z tym też był problem. Jak u każdego, bo to sortowanie następowało. Na które zajęcia poszedłem, na które nie, w związku z tym później problemy przy zaliczeniu czy przy zdawaniu egzaminów, no ale to... A to miał pan takie typowe pandy, tak? Da pan panda 3, panda tak? 3. Oj, ja to myślę, że to też jest długa historia, czemuż ja nie miałem, no nie było to proste, ale udało mi się skończyć studia, więc to jest chyba najważniejsze. Za to oczywiście dziękuję bardzo serdecznie wszystkim swoim nauczycielom, bo w dużej mierze oni mi pomogli. A no, problemów oczywiście też bywało dość sporo i no, kiedyś było blisko egzaminu komisyjnego, ale się
Nie, ale się udało. Ale się nie odbył egzamin komisyjny. No właśnie, bo nie było potrzeby, bardzo dobrze. Jak... No, udało się to załatwić w inny sposób, polubowny dla obu stron. Jak tutaj rozmawialiśmy poza anteną, to pan powiedział też o tym, że niektórzy pana znajomi, z którymi pan studiował, są profesorami. Tak, no, profesorami na uniwersytecie, posłami, bo jeden z kolegów, który też mieszkał w tym akademiku, właśnie jest parlamentarzystą, no, drugi jest prodziekanem na zarządzaniu na naszej uczelni, więc no, dużo by wymieniać, z dyrektorami firm w tej chwili, więc tak naprawdę myślę, że ta uczelnia jest taką dużą kuźnią kadr. Kiedyś taką fajnie by było chyba wydać książeczkę, pozbierać tych ludzi, bo ja mówię tylko o tych z mojego Żeby roku. Dokumentować to. Żeby dokumentować, do czego przygotowuje ta uczelnia, co ci ludzie osiągnęli. A jest wielu naprawdę, które osiągnęło wspaniałe sukcesy. Weźmy choćby nawet też ADB, no, światowa firma, myślę, że tym, którzy zajmują się informatyką, znana. A jak kiedyś zaczynała? Dawno, no, pan profesor Szajna, który tutaj uczył z kilkoma kolegami, wspólnie razem założyli firmę, która jest teraz no, jedną z największych na świecie w tym zakresie, więc też wyszli z uczelni. Może nie zaczynali w garażu, ale tutaj niedaleko są to osiedle profesorskie. Oni tam jeden z domków wynajęli i od tego rozpoczynali, a teraz tam ładnych kilkaset osób. To same zawody na P pan wymienił w zasadzie, bo profesor, prezydent, poseł, prodziekan, prezes, tak? ADB też chociażby. Też oczywiście, czy innych firm, więc no... To źle? Nie, no to w takim dobrym towarzystwie. Tą jedną literę z tego wniosek pamiętam tylko i wyłącznie z alfabetu i ta jedna została mi, no z premierem jeszcze nikt nie został, ale cóż. Jeszcze, no bo jak już mamy posłów, to ty wiesz, że... ktoś z tego studia na przykład nie zostanie posłem, tylko premierem. Premierem, ale bądź ja panią jestem. Premier. Panią premier, o. Nie. A nie wiemy teraz, będzie tam, premiera. Teraz jest właśnie albo premierzyca, bo teraz nie wiemy, jak to będzie się tam odmieniać. Wiedźma, premierzyca. To panie prezydencie, już tutaj wspomnieliśmy o kawie, miała być kawa, miała być biba, więc skoro kawa już jest, to wypadałoby przejść w tym momencie do biby. Skoro to jest impreza urodzinowa, to my musimy się też jakoś specjalnie przyszykować, przygotować jak najbardziej. Mamy jak zwykle tutaj specjalny kubełek. Pan to taka eleczka? To, tak, jakieś 40 kilo temu. To mamy specjalne koszulki. Na to jest SK, pod kątem chyba Martyna. Dziękuję tak, bardzo. MK, masz jakąś LK? Zaraz spojrzę. Tam jakaś LK. Same małe. Same MK to mała? Jest mała. LK, więc jest rozmiar jest prezydencki. Proszę uprzejmie. Tak. Specjalnie. Rozmiar to wypadałoby teraz to założyć chyba. Tak. Zdecydowanie. To mi się tu... Nikt tego nie będzie widział. Oj, wszystko jest widoczne. Wszystko widać. Tak jest. Na żywo i później też wykorzystamy. To nie takie proste. Nie, to przez głowę, to nie, to proste. To... Przez głowę? Tak jest. No tak, ale ja mam marynarkę, więc przez marynarkę nie założę. A to nie. Tak, to nie. Słuchawki też muszę ściągnąć. I teraz... O, tu... Aleks, przygotowałeś nam normalnie tutaj takie zawody w ubieraniu. Ja już jestem gotowy. Właśnie, no, Aleks... To będę ostatni. A nie ćwiczyłem. Trenujemy później, tak? Ojej, to faktycznie! 40 kilo temu ta Elka była. Tak? Nie, idealnie! No tak, wyglądam jak kolarz teraz, tak? Jeszcze te takie spodenki ładne z tą pieluchą z tyłu i mogę spokojnie wsiadać na rower. Ale wyciągnij sobie tutaj ten kołnierzyk. Tak. Mówisz? No mówię, a co? Piękne czapeczki, tak? Dobrze, jest. O. A co, kołnierzyk nie może ten? Nie wiem, ale tak fajnie wygląda. Oj, i co zrobiłem? Gumka ci pękła, no. Zepsułem. Ja mam za dużą głowę, na wszystkich się zmieściło. No, za dużą głowę. I teraz co sobie myślą słuchacze? A słuchacze nie brzmi. Ja nie słuchacze wiem. Też mogą widzieć, także oni... No, tak. Co sobie widzą słuchacze? Co sobie widzą słuchacze? Jeżeli koledze pękła gumka przy zakładaniu ją na głowę. No bo nie ma instruktażu, nie było napisane po prostu w jaki sposób to więc instalować. Czego teraz na tych studiach uczą? Ja się grzecznie zapytam. A to może inaczej zapytamy. Chyba poziom nauczania spada. Skoro weszliśmy... A bo jest bardziej rozrywkowy. Dokładnie. Skoro weszliśmy na ten temat... Pamięta pan swoją pierwszą miłość? Weszliśmy na ten temat? Nie, to pan wszedł. My nigdzie nie wchodziliśmy. Tak, oczywiście, że był pan takim romantykiem? Czy? Strasznym. Ja to różę te sprawy. To myślę, żony będziemy musieli zapytać. Właśnie. No właśnie, znajdujemy się w radiu. A jaki jest ulubiony rodzaj pana muzyki? No, moja muzyka łatwa, przyjemna, prosta. Melodyjna. Punk rock. A to dawno, może kiedyś, teraz już mniej. Teraz taka naprawdę bardzo spokojna. Czyli jakieś koncerty gdzieś tam, a może grał pan na czymś, na jakimś instrumentach? Tak, na nerwach swoim wykładowcom najczęściej. To niektórzy mówili, że opanowałem tą sztukę prawie do perfekcji, więc nie. Naprawdę stopień muzykalnienia
typowe jeden, jak słoń. Wiem, kiedy zaczynają, kiedy kończą grać i nic poza tym. Także no, gusta muzyczne też bardzo różne. Lubię i prostą muzykę polską. Dużo polskiej muzyki kiedyś bardzo lubiłem słuchać, ale to były stare czasy, kiedy no, T-Love, tego typu kapele, które kiedyś Big Sis mi się też bardzo podobał. No, czyli fantastyczna muzyka tak naprawdę, ARL, rockowa. To są takie, no to takie te stare nasze kapele, które no, one chyba do dzisiaj istnieją, funkcjonują i już przeszły do klasyki. Dokładnie. Znaczy my tu mamy w ogóle bilety na niesamowitą imprezę, czyli na Green Town of Jazz, wielki festiwal jazzowy. No bo jak są urodziny, to i trzeba jakieś prezenty by rozdać. Są prezenty na urodziny. Tylko więc, że tym razem my rozdajemy. Dokładnie, my rozdajemy, więc może ja bym poprosił pana prezydenta, żeby na przykład przeczytał, na jaki występ mamy teraz bilety do rozdania. Ale żeby wygrać te bilety, to co trzeba zrobić? Trzeba zadzwonić do nas. Trzeba zadzwonić, tak? 326 96 96. No, jeżeli jesteście zainteresowani wejściówkami na Green Town of Jazz, to dzwońcie do nas. A to są akurat bilety na czwartek. 22 listopada, godzina 19, aula Uniwersytetu. Będzie oczywiście Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pod przewodnictwem pana Jerzego Szymaniuka. Myślę, że to z tym człowiekiem, ci, którzy lubią jazz, na pewno się spotkali, bo go chyba w Zielonej Górze wszyscy znają. No i jego goście znamienici, więc dzwońcie po bilety, bo dokładnie. Można je dostać. 326 96 96. Pan Jerzy Szymaniuk w ogóle był już naszym gościem. On tutaj w studiu razem z nami łowił ryby. Łowił ryby. Zabraliśmy pana Jerzego na połów. No, to mi zaimponowaliście. pan Jerzy był... Bo nie zasłoniliśmy dachu i napadało. Ale mieliśmy poncho, tak? Że poncha mieliśmy, tak, kapelusze. Tak, no, w stylu, czemu ostatnio tyle mgły, tak? No bo z narodowego paruje. jesteśmy przy łowieniu, tak? Dobrze, więc to na razie prezentów oczywiście nie koniec. To na chwilę odkładamy. Big Band Zielonogórski w czwartek na auli, czyli nie jazz. Jakoś to pana specjalnie nie kręci. Nie, jazz nie. W mniejszym stopniu. To, co powiedziałem, prosta, łatwa muzyka. No, ale niedługo będzie piasek. Niczym. Niedługo będzie piasek w Zielonej Górze. To być może bliżej jest mi takiego, tego rodzaju, więc jeżeli mi się uda, to tam nie się wybiorę. Żadnym instrumentem. Nie, to tak w historii kiedyś miałem, pamiętam, to z moim bratem, moja mama, mieszkaliśmy na drugim piętrze i mówi, że biegła od samego parteru, bo myślała, że się lejemy, a myśmy się śpiewu uczyli. To daje stopień, że tak powiem, znajomości nut, czy jak ja do muzyki podchodzę, więc nigdy staram się nie męczyć nikogo swoim głosem, jeżeli chodzi o śpiewanie, bo to, no chyba, że tam, tak jak panowie na początku, to 100 lat mi też jeszcze wychodzi. 100 lat każdemu. To wychodzi każdemu w zasadzie, a im dalej w imprezę, tym lepiej. A po wspomaganiu, właśnie, a po wspomaganiu to dopiero. To nawet w którym momencie w ogóle, bo to jest takie pytanie, które mnie strasznie nurtuje, w którym momencie pojawił się pomysł na to, aby, bo różne zawody pan wykonywał, jeżeli się przyjrzy pana historię gdzieś tam pana CV, to naprawdę różne zawody pan wykonał, między innymi również magazynier przecież, tak jak Paweł. Tak to się ładnie nazywało, generalnie to był przedstawiciel handlowy, tylko to takie stare czasy, kiedy zaczynała się ta funkcja w Polsce, większość firm nie wiedziała w ogóle, jak to nazwać, w jakichś kategoriach zaszeregowań czy czegoś takiego, bo nie było pojęcia przedstawiciel handlowy. Teraz to wszystkim pewnie jest znane, ale ładnych kilkanaście lat temu, kiedy się zaczynała ta działalność w Polsce, to różnie to nazywano, to wtedy był Browar Szczecin. Pamiętam, chyba nas było w ogóle wszystkich przedstawicieli, około 15 w Zielonej Górze, z wszystkich różnych dyscyplin. Teraz to myślę, że to są setki osób, które w tym zawodzie pracują, więc to takie początki były. No i trafiłem do piwa, długo pracowałem w piwie, w jednym browarze, w drugim browarze. No cóż, później człowiek się odpornił, więc procentów musiało być więcej, poszedłem do pracy do Polmosu. No i po pracy w Polmosie, no to już tylko pozostała rehabilitacja, więc poszedłem do pracy do szpitala. Oczywiście też kopałem rowy, różne rzeczy, no tak jak to na studiach też, bo część z tych działalności to już była w trakcie nauki na studiach. Starałem się pogodzić pracę z nauką. Łatwiej szło z pracą niż z nauką. Ale... A to zawsze tak jest. Tak? Jak się uczy. Bo jak się już pracuje, to się by się chętnie uczyło. Tak. Przynajmniej ja tak mam. No i to tak, więc gdzieś tak jakoś to... Różne rzeczy, różne. W szkole uczyłem nawet też kiedyś przez chwilkę, także i w gazecie pracowałem też przez chwilę, więc no, co się dało, z czego pieniądze można było zarobić, to człowiek robił tak, aby jak najmniej starać się od rodziców w trakcie studiów wyciągać. O, proszę. Także słyszycie studenci. No słuchajcie, właśnie, drodzy studenci, zobaczcie, jak to jest. Miałem taki punkt, który kiedyś mi się udało, że zacząłem żyć po prostu bez żadnych środków finansowych z domu.
po prostu stałem się samodzielny, w sensie samowystarczalny, w sensie tych pieniędzy, tych pieniążków, które udawało mi się zarobić i to było takie fajne dla mnie też, no bo głupio było mi czasami, jak mając tych lat 20, pójść do mamy, mamo, daj na kino. Mhm. No takie trochę to tak nie tak było, więc jak była szansa, no to również. No kiedyś na dyskotece też pracowałem, także no ja myślę, że tak jak. Ale jako kto? Jako DJ czy jako bramkarz? Jako ochroniarz. Jako ochroniarz? Jako wszystko, bo tam nie było aż takiego wielkiego podziału. Nie mieliśmy takiego człowieka, który puszczał muzykę, najgorzej było, jak nie daj Boże coś się z tym działo, bo tu mieliśmy duże problemy, ale dawaliśmy radę. Dobrze. Czyli trzeba się imać zająć po prostu, żeby gdzieś tam czegoś szukać. No ale to w którymś momencie się obudziła taka chęć, no bo skąd się wziął pomysł, żeby po prostu startować na prezydenta Zielonego? To oczywiście już gdzieś tam dalej w przyszłości polityka wróciła i tak naprawdę myślę, że takie przetarcie to było w trakcie studiów. Dość dużo funkcjonowaliśmy, jeżeli chodzi o samorząd studencki, o AZS, bo w tych organizacjach się udzielałem. Byłem członkiem Rady Wydziału, bo tak to się ładnie nazywa, członkiem Senatu Uczelni. Więc no, jakieś początki można traktować, że to było już wtedy. I tak, no kiedy, no, potem polityka, jeszcze raz polityka, w trakcie tego swojej pracy zawodowej już i no, hobby w cudzysłowie polityki, doszliśmy do wniosku, że można spróbować coś zmienić w Zielonej Górze, że naszym zdaniem Zielona Góra, kilka osób, bo tak naprawdę to nie była jakaś wielka grupa, w 4 osoby usiedliśmy, zastanowiliśmy się, co można zrobić, żeby zmienić tą rzeczywistość w Zielonej Górze. Wtedy to też były czasy, bo ja startowałem z ugrupowania, które się nazywa SLD, mhm, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wtedy kilku młodych ludzi też w Warszawie zaczęło funkcjonować, czyli Grzesiu Napieralski i Wojtek Olejniczak i z nimi rozmawialiśmy i tak od słowa do słowa, no wtedy bardzo młody, jak na politykę człowiek, doszedł do wniosku i udało się wystartować. No, pamiętam pierwszy sondaż, jaki był, bo to zawsze tak się na podstawie tego określa szansę, więc ja miałem bodajże chyba 3 czy 4 punkty procentowe, więc całkiem sporo. Mój najgroźniejszy kontrkandydat wtedy miał tam ich bodajże około 40. No, ale polityka ma to do siebie, że jak się coś bardzo chce, to można osiągnąć sukces. No i myślę, że zaskoczone było całe społeczeństwo, czy cała taka elita, łącznie z politologami, którzy nie wierzyli w to, że jest szansa, żebym wygrał te wybory. Wygrałem te wybory, bo no, lat ładnych kilka temu to już było i to, co powtarzam, wtedy SLD też nie miało najwyższych notowań, ten szczyt wcale nie był wtedy tak dobrze rozpoznawalny, bo to było po tych wszystkich aferach, Rywina, nie Rywina, etc., etc. Ale tak naprawdę ludzie nie głosują na Szyldę, tylko głosują na ludzi. No właśnie, czy to nie wynikało z tego, że po prostu był pan też, znaczy w dalszym ciągu pan jest, ale był pan bardzo młodym człowiekiem startującym na fotelu. I to jakby było też, że ludzie oczekiwali, że to będzie po prostu jakiś, nie wiem, powiew świeżości, czy coś w tym stylu. No cóż, no przedstawiałem swój projekt, zwany Zieloną Górą, która ma się zmieniać, ma się rozwijać. Ludzie mi zaufali. I staram się cały czas zrobić to wszystko, aby to miasto się rozwijało, aby się nie zwijało, bo tak naprawdę jest kilkanaście miast w Polsce, które tracą na znaczeniu. Chciałbym, żeby Zielona Góra nie traciła, aby były tutaj nowe pomysły, które są realizowane. Wiele dzieje się, jeżeli chodzi o uniwersytet i tutaj cały czas kibicujemy, pomagamy jak możemy, bo uważam, że uniwersytet jest taką siłą napędową i to nie tylko Zielonej Góry, ale całego tego województwa, stąd kibicowanie z mojej strony, aby powstały kierunki nowe. Tutaj jest kilka propozycji, myślę, że... No i rozwój parku technologicznego to przecież. To też, ale tutaj tak naprawdę zależy mi, aby powstało prawo w Zielonej Górze, bo takowego kierunku jeszcze nie ma i wierzę w to, że uda się to zrealizować. Jest determinacja wszystkich po kolei, od marszałka poprzez rektora, poprzez prezydenta, całe środowisko, aby taki kierunek pojawił się na uczelni. Oczywiście no, tutaj może być gorzej, trudniej, bo to jest jednak dość duże zadanie, czyli powstanie kierunku, na którym będzie można kształcić lekarzy, więc kierunku, na którym będą kształceni logistycy, bo to jest też coraz bardziej potrzebny zawód, więc no, chciałbym, żeby uniwersytet się rozwijał. Oczywiście Park Nowotechnologiczny to taki projekt, który realizujemy już ładnych kilka lat z dużymi problemami, ale wierzę w to, że to się uda. Też oczywiście wspieranie młodych ludzi, którzy zaczynają swoją działalność, patrz, inkubator przedsiębiorczości. W parku powstanie z prawdziwego zdarzenia, już z zapleczem magazynowym, produkcyjnym i biurowym. Bo tak naprawdę młodzi ludzie po studiach mają pomysły, nie zawsze mają szansę rozpocząć, bo brak kapitału, bo brak pomocy, więc po to jest koncepcja, by powstał inkubator, z którego no, kiedyś wyrosną wspaniałe firmy, więc no, oczywiście styk tej nauki i biznesu, wierzę w to, że to się uda zrealizować do końca. W Kisieli nie są już pierwsi chętni, są pierwsze firmy, które kupiły działki, wierzę w to, że będą kolejne. Tak, aby naprawdę to nasze wspaniałe miasto Zielona Góra i województwo lubuskie się rozwijało.
No to ja mam w takim razie pytanie, dotyczące też może nie bezpośrednio uniwersytetu, chociaż w jakimś stopniu również. Z tego co wiem, to był pan wiernym czytelnikiem odwiedzającym chociażby stronę UZK.pl naszą. A to dlatego, proszę nie robić takiej miny, bo dostaliśmy na 10-lecie gazety, nasza redaktor naczelna dostała piękne życzenie od pana. Z zapytaniem zresztą, bo przecież został w tym dniu wyłączony portal UZK.pl i weszło coś nowego, weszło w zielonej.pl. No i tam pan oczywiście było pięknie w liście ujęte, że no tutaj mam nadzieję, że to, że portal został włączony, to zostanie faktycznie wyjaśnione. Tak to wszystko wyglądało. No to w takim razie ja pytam, jak ocenia pan nowy portal w zielonej.pl? Nie, no to powiedzmy sobie szczerze, że wiele rzeczy, które się dzieją, pod którymi ja się podpisuję, nie do końca odbywają się z moim udziałem. Nie będziemy się oszukiwać, że to, że prezydent wie wszystko, to ja rozumiem, ale tylko i wyłącznie w teorii, w praktyce. Ja przyznaję się szczerze, że informatyka coraz w mniejszym stopniu jest moją domeną, tak jak rozmawialiśmy. Że był pan nauczyciel informatyki. Tak, biedne dzieci, ale cóż, to tak szybko idzie do przodu, a Urząd Miasta jako taki w ogóle praca tak absorbuje, że kiedyś nawet potrafiłem napisać programy. To mi się wydarzyło, kiedyś nawet wygrałem jakiś konkurs taki ogólnopolski, pisząc jeden program na taki jeszcze sprzęt, który już teraz jest historyczny, bo już takiego nie ma, jakiś meritum i tak dalej, i tak dalej. Także kiedyś miałem jakieś zacięcie, tylko że z informatyką skończyłem też szybko, bo okazało się, że w Polsce wszyscy kradną programy, nikt nie kupuje. I to mnie tak mocno zniechęciło do jakby rozwijania swoich zainteresowań w tym zakresie, bo przyjechał kolega, który dostał się na studia z Opolskiego, mówi, wiesz co, taki fajny program, coś napisał na ten, wiesz co, no dostaliśmy go od firmy za darmo. Ja tak, wiesz, mówię, no, wiesz, ja go napisałem. Mówi, no i to tak, i to mnie tam mocno zniechęciło, bo od tego, żeby zaprzestać jakby i no, poszło w innym kierunku. No. Ale chyba, no, ja się cieszę z tego, jak się moje życie podtoczyło. Na przykład co do samego portalu, bo na przykład my jako media studenckie mamy też możliwość właśnie informować mieszkańców Zielonej Góry o tym wszystkim, co się dzieje, bo tam są informacje przecież i z uniwersytetem. Z odnośnie radia, telewizji, Zielonej Góry, Polski, ze świata, sport, no, tak jak ja myślę, muzyka, że w ogóle to tak, tak z ciekawości zaczęliśmy rozmawiać ostatnio, jaki będzie kształt, kierunek mediów w Polsce, jak one będą wyglądały, czy przeżyją media papierowe, jako takie, jak widać, one giną w oczach. Jak patrzycie sobie, panowie, na nakład jakiejkolwiek gazety, czy to ogólnopolskiej, czy nawet tych lokalnych, uciekają, więc ludzie w coraz mniejszym stopniu korzystają właśnie z papierowego wydania, uciekają do internetu. Ostatnio rozmawiałem też z ludźmi, którzy się profesjonalnie tym zajmują. Mówię, jak będzie wyglądał kształt telewizji na przykład za kilka lat. Czy to nie będzie wyglądało na tej zasadzie, że nie wiem, wychodząc z pracy czy ze szkoły, każdy z nas na jakimś tablecie czy innego rodzaju smartfonie napisze sobie, że po powrocie do domu, nie wiem, chce zobaczyć wiadomości, chce obejrzeć taki film, czy obejrzeć takie zawody sportowe i w domu, nie wiem, jakaś stacja ściągnie to wszystko z internetu i tutaj wszyscy mówią, tak, taki wariant będzie, mówię, tylko problem jest jeden. No, jaki będzie dopływ środków finansowych, bo za to wszystko trzeba zapłacić, więc jaki ma być model ściągania pieniędzy do tego? To jest takie ciekawe, ja w ogóle chętnie kiedyś się zapoznam z badaniami na ten temat, bo skąd ludzie czerpią jakby w tej chwili swoją wiedzę o tym, co się dzieje wkoło nas? Czy to jest internet, czy to jest radio? W dużej mierze z radia. Radia zwłaszcza w tych godzinach takich do, przynajmniej starsi godzinach do 15, bo w pracy każdy z nas ma włączony różnego rodzaju kanał, stąd bardzo też duża słuchalność naszych zielonogórskich rozgłośni, bo mieszkańcy chcą wiedzieć, co się dzieje wkoło nich. Dokładnie tak. Także my cały czas tutaj, studenci, jeżeli jesteście na zajęciach, to słuchajcie. To nie słuchajcie. To słuchajcie, ale tak, żeby nikt nie widział. Słuchajcie z podzielną uwagą tego, co mówi wasz wykładowca. Tego, co dzieje się wokół was. Kto wie, może studiował z prezydentem Januszem Kubickim. Dokładnie. Na przykład. Dobra, to w takim razie teraz, o ile dobrze widzę, Hurt Me Tomorrow, czyli Kanan, a my za chwilę wrócimy w takim razie do dalszej części rozmowy. Obowiązkowe i nieobowiązkowe, dokładnie. Bo my tu cały czas sobie za kulisami rozmawiamy. No właśnie, bo zaczęliśmy temat... ważnych, istotnych. Tylko i wyłącznie, bo my tutaj zaczęliśmy już temat telewizji i filmu właśnie. Tak, jak ocenia pan swój debiut, bo wiemy, że grał pan w serialu. Tak jest, w 2009 roku. Oscara nie dostałem. Ale za serial nie przyznałem. Dlatego też zrezygnowałem. Nie, są też. Ale rola Oscara zrezygnowałem dalej z kariery aktorskiej, więc... źle oceniali po prostu.
Nie, no to trzeba zmienić się oceniających, no, po dokładnie. Prostu tak jak to jest w każdej porządnej demokracji. No, nieważne kto jak głosuje, ważne kto jak głosy liczy. No i tutaj ktoś źle policzył te głosy. Ale to też ciekawa przygoda, to też długa historia. Dawno temu był taki serial 39,5, w którym pojawiła się Zielona Góra. W pierwszym odcinku ta Zielona Góra była nagrana w półtusku. Mieszkańcy, no tak to się odbyło, mieszkańcy miasta tak dość przez mocno... rzeka tam była, ludzie chodzili przez most. Dość mocno się, że tak powiem, no zbulwersowali, ja też, no bo ciężko, żeby Zieloną Górę półtusk grał. I od słowa do słowa zaczęliśmy szukać kontaktu. Udało się nawiązać kontakt z producentami tego filmu, zaprosić ich na mówić ich. Tutaj duża rola też jest oczywiście scenarzysty, pana który Domana jest stąd dokładnie, który tutaj się urodził. To jest taki nasz desant w Warszawie, który jak może do w tych swoich produkcji przemyca elementy zielonogórskie. To i padła propozycja, bo długo namawialiśmy, bo dla nich jednak to był problem, bo dzień zdjęciowy w Półtusku, no to dla aktorów z Warszawy to jest tylko i wyłącznie dojechać na kilka godzin i można wrócić. Dzień zdjęciowy w Zielonej Górze to nie, to już cała ekipa musi przyjechać na kilka dni, etc., etc., to była wyprawa. Udało się namówić, no padła propozycja, czy nie chcemy zagrać z obecnym senatorem, panem Robertem Dowchanem, samych siebie. Cóż, no długo nas przekonywano, ale skutecznie i udało się. No, zagraliśmy w firmie i nie tylko my, bo więcej Zielonogórzan, tam były sceny kręcone na stadionie, bardzo dużo ludzi przyszło. Bardzo mile i pięknie Zielonogórę pokazano w tym serialu, więc coś fajnego, co udało się kiedyś dawno zrobić. No ale to nie korciło pana, żeby gdzieś tam może ten temat pociągnąć trochę? Coś się tutaj dzieje. Kurczę, to jeszcze raz. Sto lat, niech żyją nam. Sto lat, niech żyją nam. Jeszcze raz. Dawaj, tak jest. Tak jest. A to niesprawiedliwe, bo tylko dwie osoby mają czym się... Proszę. Tak. No już może. Chcesz postrzelać? Tak. Ale nie we mnie. Co się tutaj dzieje? Ja jestem tylko ciekaw, kto to będzie sprzątał. U Chowalskiej byli goście, już ciemno, tak? Sprzątać nie będziemy. Wszystkiego najlepszego. To nie trzeba sprzątać, bo dziękujemy ślicznie. Za kilka lat jest zaplanowany remont studia, więc wtedy posprzątają, tak? Przy okazji remontu. To jest fajnie. O kurtka. Nie wiem, jak się z tego wyliżemy. Damy radę, to nie jest jakieś klejące, także... Nie. Nie, bardzo ładnie smakuje. Nie wiem, jak to smakuje. Ta taśma? Nie, lepiej nie próbować chyba. Pachnie trochę jak grzyby. To może lepiej nie... Może lepiej nie ryzykować. Tutaj kolega ma jakieś doświadczenie w zakresie tego, jak pachnie. Ale wreszcie mam włosy na głowie. Ja mam propozycję, ponieważ skoro jest tort tutaj z urodzinową świeczką, z numerem pierwszym, to ja bym miał taką propozycję, że Martynka jako kobieta, jako najmłodsza tutaj w naszym towarzystwie, no, jakbyś mogła zdmuchnąć, pomyśl jakieś przyjemne życzenie. Myślałam, że mam pokroić ten tort łyżeczką, bo chyba nie. Też. O, mamy nóż na to. Nie, to przechodzi. Wszystko jest. Zapisane tak na kilka lat do przodu, tam miejsce to jest. To może po prostu każdy pomyśli swoje życzenie. A ty zdmuchniesz. Tak, dobra. Ja myślę. Myślę. Żebyście się nie zapętlili, panowie. Jezu, jak mnie głowa boli. No tak też myślałem. Ale koledze żyłki wyszły na czole. Dmucham, uwaga. Jedziemy. Brawo. To się spełni na pewno, jak zmuchnęłam od razu. Tak, dobra, no to co, to wyciągamy ten i świeczkę. Trzeba by coś z tym zrobić. A jakieś kubeczki, bo tutaj mamy też... Talerzyki? Nie, kubeczki, bo mamy piccolo. Mamy przecież fantastycznego szampana. Ja bym proponował tak po studencku. Gwinta. Nie aż tak po studencku, ale tutaj mamy fantastyczne kubeczki. Kubeczki plastikowe. A może tak. Daj Martynka. A może. Nie, zdecydowanie w tamtym kierunku otworzysz. Tak, ale to nie. Przecież trzeba otworzyć. Damy panu prezydentowi, żeby otworzył. A to wiecie, że Piccolo ma to do siebie, że na pewno wybuchnie. Teraz ustalmy tylko w kogo. Ola, chowaj się. Kto jest najbardziej ubezpieczony? Ściany. Ściany. O! Jeszcze leci. Mówiłem, że jeszcze leci. Aha, to nie można na kółeczko nalać. Będzie prościej. I teraz, w razie czego mnie tu nie było, tak? No, nas tu też proszę nie było. Szkoda, że firmy sprzątające nam tutaj nie pomogły w sponsorowaniu. Nie, no, a firma była oczywiście przecież. Oni dobrze wiedzieli, co ty się tu szykuje. Przecież remont trwa, dziękuję ślicznie. Remont akademika trwa, domu studenta Rzepicha. Więc tu jakby nie ma problemu. Powiesz nam, o czym sobie pomyślałaś, czy nie, bo się nie spełni? Nie spełni się. Cwaniara. Jak się spełni, to wam powiem na pewno. Spełniło się, tak? Jak się spełni, to już będziemy wiedzieć.
To, to już wszyscy no to pan, pan prezydent w roli gospodarza w takim razie występuje. No właśnie, to my za chwilkę tutaj... Trzeba pokroić torcik. Proszę ciebie, czyń honory. Ja? Ale, aha, to te paskudztwa jakieś trzeba zabrać. Te grzyby trzeba stąd zabrać. To co pachnie jak grzyby? Zdjęcie tutaj. Było zdjęcie? Nie wiem jak dobrze. No dobrze, no to co? No to zdrowie, tak? Zdrowie. Może każdy łyżeczką. Nie, nie, mamy talerzyki, zaraz znajdziemy. My jesteśmy przygotowani. Porówno. To jest, tak, każdemu według, od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb. Tak kiedyś było hasło. No to trzeba było taki krzyżyk zrobić i każdy by miał swój kawałek. Dobrze, to za ten czas Gabriel nam zaśpiewa, my tutaj przejdziemy do... Ale to jest dobre. Do krojenia ciasta. No właśnie, teraz tak jest, ale nie tak zastanawiacie się na tym, kto będzie sprzątał. Teraz jest biba. No i jak, panie prezydencie? Miało być kawa, jest kawa, miała być biba, jest biba. Wszystko jest. Ta, ta, wyżerka. Dokładnie. Zaczynało się... Same pyszności. Zaczynało się spokojnie, ale jak to zawsze u nas bywa, nie kończy się spokojnie. Tylko jest, teraz... Jest dobrze. Ja spróbuję to ciasto. Problem. Kto weźmie różę z tortu? Mm. Kto jej pan prezydent zauważył? Róża już jest zamówiona. Jak zgaśnie zauważył światło, wtedy się podzielimy różą. Tak. Rzucimy się wszyscy na nim. Bo inaczej to będzie problem, jest tylko jedna. No to jak tort w ogóle smakuje? Jest pyszny, także tutaj myślę, że niestety dla wszystkich nie starczyło. Ale to ja myślę, że to tak ale czy inaczej... Ale możemy powiedzieć, jak smakował. Dokładnie. Bardzo smakował. Możesz mi na słowo. Panie prezydencie, my dziękujemy serdecznie, bo nasz czas mija. Dziękujemy serdecznie za to, że zgodził się pan spędzić z nami pierwsze urodziny. A wielka przyjemność. Dziękuję oczywiście bardzo serdecznie. No, pozwolę sobie zjeść tort do końca. Fajnie było odwiedzić stare śmiecie, powspominać kilka. No to śmieci jeszcze zostanie tutaj, tych starych. Trochę nowych śmieci donieśliśmy. I nie róbcie z nimi nic, tak? Za jakiś okres czasu przyjdziemy znowu i popatrzymy, czy urosły, czy się przemieściły, czy dalej są w tym samym miejscu. Także... Ja wykorzystam moment, żeby podziękować jeszcze oczywiście osobom, które pomogły nam w przygotowaniu tej audycji. Czyli przede wszystkim piekarni cukierni Nitor, która nam ciasto zapewniła jak najbardziej. Rewelacyjne. Cały czas myślałem, gdzie jest ta pizzernia. Która pizzeria, też nam pomogła. Pizzeria. Firma reklamowa Sitograf. Sitograf, przepraszam. Pizzeria Koloseum. Będziemy rozdawać jeszcze. Będziemy rozdawać oczywiście, że tak. To na naszym fanpage'u, wchodźcie na Facebook, na naszym fanpage'u Cafe Biba, będą informacje o tym, gdzie, co i jak można wygrać. No, sklep Wina Świata jak najbardziej, no i przecież kapsel. Dokładnie tak. Więc o tym, co można wygrać od tych, a nie innych partnerów tutaj, którzy nam pomagają, dowiecie się już na naszym fanpage'u Cafe Biba na Facebooku. Martynko, dziękuję ci serdecznie. Dziękuję serdecznie również. Z okazji półrocza, bo twoje półrocze. No właśnie, no. Martynka półrocze. Zostaje na dłużej, bo... Trzeba posprzątać. Nie, ja nie o tym myślałem. Ja nie o tym myślałem. To wy takie macie jakieś podejście do tego, że kobieta tylko i wyłącznie ma sprzątać. Nie ma, przypilnować jak posprzątacie. Ja tego nie powiedziałem. No, ktoś musi. Badle, dziękuję ci serdecznie. Dzięki, Aleksie. Dziękuję, panie prezydencie. Serdecznie dziękujemy. Dziękuję, Martynko. Dziękuję też. Oli też dziękujemy. Pan Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Martyna Blachowska, Paweł Kaszkowiak, Aleksandra Górska. Ora była z nami cały czas. Przywitaliśmy się. Cały czas byłaś. Przełknij ciasto, powiedz cześć. Ja nazywam się Aleksiej Brzygowski. Dziękuję wam serdecznie. Usłyszymy się ponownie w przyszłym tygodniu i to już będzie po pierwszym roku. Będziemy już starsi. Kurczę, jak ten czas leci. Dobra. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć. Za wcześnie przyszło.